Dzień dobry, mili. Dzisiaj jestem u Pana Jerzego Króla w domu. Posłuchacie dzisiaj Pana Jerzego. Ja jestem w złej kondycji. Urodziłem się 6 lutego 1935 roku, jeszcze za życia marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. On zmarł 12 maja 1935 roku. Ja tego nie pamiętam, bo byłem samolutki. Ale padał wtedy śnieg. Ale już wybuch wojny, II wojny światowej, to pamiętam. Strzelby co prawda, bo miałem 4,5 roku, ale dużo takich spraw się. Tu w okolicy, gdzie ja mieszkam, to były takie doły po bombach, bo samoloty niemieckie rzucały bomby. Gonili polskich żołnierzy na koniach, że na wiosnę woda się zbierała w tych. A na ojca domku, takim gospodarczym, to było z pół metra piachu. Jak te bomby wybuchały, to wyrzucały ten piach. A Pan zajmuje się od ilu lat pszczelarstwem? Pszczoły mnie zainteresowały tuż po wojnie. W 1945 roku, przechodząc po posesji pana Antoniego Woźniaka, zauważyłem kolorowe ule. A to na Żeraniu było? Na Żeraniu. Obecnie przy zbiegu ulicy Dorodnej i Myśli Borskiej. Tam gdzie jest instytut? Ten dom stoi. Po jakimś czasie podchodziłem do płotu i przed płotem była zarośla karagana, tak zwana żółta akacja. Rozgarniałem te gałęzie, żeby przypatrzyć się, co tam się dzieje. Jakiś zaczarowany świat to dla mnie był, te pszczoły. Co oni tam w ogóle robią? No i pewnego razu pan Woźniak mnie zauważył i mi: słuchaj, tam jest niedaleko furteczka, chodź porozmawiamy, usiądziemy na ławeczce. No i zaczęła się moja przygoda. Potem jak z chłopcami graliśmy w piłkę, no piłka to tak zwana szmacianka, bo nikogo na futbol nie było stać, tak jak dzisiaj, gdzie spończochy, trociny były. I jak ja zobaczyłem, że pan Woźniak idzie od kolejki do domu, to piłkę, chłopaki w górę i do pana Woźniaka, do tych pszczół. I to mnie pociągło. I do dzisiaj pan zajmuje się pszczelarstwem? No i te 75 lat tym się zajmuję. Zamówiłem książkę w Stróżach, Bartniku, w Sądeckim Bartniku. Enumeruję pszczelarstwo od niepamiętnych lat. Nie wiem, kiedy nas zacząłem, bo to tyle lat. I tutaj bardzo ciekawe są artykuły. Ale czy zanika pszczelarstwo w Polsce? Czy jest na jakimś takim... Nie zanika. Nie, jest dużo chętnych. Bo bardzo dużo uli jest przewracanych przez bandytów. Tak, ale... I niszczone są pasieki. Są niszczone, są palone. Są takie wypadki, że pianę wpuszczają do uli. Pszczelarzowi to robi. Czyli tak jakby wędkarz wędkarzowi krzywdę zrobił. Tak. To może... Pomówmy o wodzie, bo oprócz tego, że Pan jest pszczelarstwem od 75 lat, to Pan jest też i wodniakiem od 75 lat. Nie dostałem się do szkoły telekomunikacyjnej ze względu na to, że mój tatuś nie był prominentem. Egzaminy zdałem, ale zabrakło miejsca dla mnie. Więc w wieku 16 lat rodzice wysłali mnie do pracy na drugą stronę Wisły, gdzie ze Stefanem Gniatkiem, rówieśnikiem moim, obecnie nieżyjącym, do spółdzielni pracy... Z mojej pracy. Ulicy Stefan Gniatek był, z Konwaliowej. No to obecnie kiedyś była Kwiatowa. Kwiatowa przed wojną, tak. Była Kwiatowa tak. Do 50 roku. Zgadza się. Roku. Mam jeszcze tabliczkę, ulica Kwiatowa, Panie Jerzy. Ja się tam urodziłem na Kwiatowej. No. Druga posesja u dziadków na posesji. Ach, przy Modlińskiej. Tak. To pamiętam. Pierwsza posesja Sikorskich. Sikorski, do motocyklu jeździł i pamiętam, mówił król. Tylko ja nie pamiętam, którego roku Pan się wyprowadził z Konwaliowej czy z Kwiatowej? Ojciec nabył tą... posesję, na której obecnie mieszkam, w 1938 roku. I zaczął ściągać materiały, niedokończone fundamenty i nastąpiła wojna 1 września 1939 roku. I mieszkaliśmy w takiej szopce, co to miało być na cement. Tam jeszcze w czasie okupacji w 1943 roku przyszła siostra jako trzecie dziecko na świat. To było pomieszczenie 3x4. I ile tam osób mieszkało? I myśmy tam pięcioro mieszkali. Na 12 metrach kwadratowych? Tak. Bez wygód? Troje dzieci i dwoje rodziców. No. I jeszcze pan wspomina może dobrze te czasy? Chyba nie. No, pamiętam zima 40 rok, sroga strasznie taka była. I jak drzewa, mróz rozsadzał, teraz płoty drewniane. No teraz takie te czapy, no okoliczny sosna tutaj, śniegu. Także, no takie strzępy urywki, no bo tam... Ale minus 40 w tej szopie mieszkaliście? Tak.
No, to była drewniana i ojciec z bratem obmurowali na szóstkę, na cegłę i to wszystko. Zimno było. To były takie, bardzo takie warunki, tak. Takie prymitywne warunki, no ale... Głodno było, bieda. No, bieda była, no... Ojciec przed wojną pracował w fabryce guzików na Dolnej. Na Mokotowie. Na Mokotowie, ale właściciel był Żyd tej fabryki. No i wiadomo, co Niemcy robili z Żydami. Już nie miał pracy. No i tak dorywczo. Ojciec miał pracę, a Żyda pewnie wywieźli albo zabili. Żyda tak, wykończyli na to. No tak. W końcu stycznia w 1945 roku wróciliśmy z wygnania tutaj na Żerań. I w kwietniu z ojcem łódką dopłynęliśmy, to jeszcze jakieś około 6 km na wysokość wytwórni papierów wartościowych i tam na piechotę przez gruzy Starówki żeśmy przeszli w rejon Żelazny, bo ojciec szukał przyjaciela, z którym się od czasu przewojennych przyjaźnił. I z gruzów wystawała rurka, dymek leciał i ojciec klasnął ręce mi, przeżył. Ale jak wiedział, w którym miejscu, że w tym miejscu rurka, że ten dom tutaj stał, tak? Tak. To miałem taki... I wyszedł spod tych gruzów z tej piwnicy człowiek? Tak. O, złapali się w objęcia. Mi się? Przeżyłeś. Wtedy ludzie się naprawdę szanowali. To prawda. Bardzo się ci, co przeżyli. I jeszcze drugie takie miałem, też po wojnie, na piechotę z Żerania na Brudno, do cmentarza. I kiedy już weszliśmy na teren tego cmentarza, potężny mężczyzna wychodził i również się złapali w objęcia. Edziu, przeżyłeś? Ojciec do niego mówił, Edziu, tamten od mojego ojca, tak samo Edziu. Jak już się rozstali, to ojciec mówi tak, on się też nazywa król Edward, jak i ja. I wiem, gdzie jego grób jest. Ten potężny mężczyzna żył tylko 67 lat, gdzie nie miał chłopa równego na siebie, na kład jak chciał na rękę, wszystkich po kolei. No a ojciec no taki sobie przeciętnej budowy, no blisko 90 lat, pamiętam. Czy rzeczywiście to był, tylko Żydzi budowali wał kiedyś, pod nadzorem Niemców? Był kiedyś mały wał. No ale jak była duża woda, to przechodziła na drugą stronę. No i Niemcy wynajęli duńskie firmy, które budowali to. No pod szyldem Duńczyków to był. Ale nie tylko Żydów, ale i Polacy też tam pracowali. Jako niewolnicy? Taki pan Alfons Sroka, nieżyjący, który też... Starchomina. Blisko 100 lat, Starchomina. Blisko 100 lat dożył. I on też brał udział przy budowie. Bo potem po wojnie przyszło do niego zawiadomienie, czy on nie chce jakoś odszkodowania tego, bo za darmo pracował. No i to wał był usypany... jak się lasek kończy, las jak się kończy w Rajszewie i tam już nie. W 60 roku była duża woda, wyrwała stary wał, płynęła na Pegiorowskie pola, gdzie snopki zboża pływały, a samochód techniczny, wojskowy, przy wodę to tylko rurka wystawała. Nieźle. Bo byłem tam, widziałem to. Kiedyś to były wody, co panie Jerzy? No, w 60 jest na śluzie ten znak, w 60 roku. Był pan wytycznym. Pana konserwator budowli i urządzeń wodnych. Tak, fachowo. Wytyczenie szlaku dla żeglugi. Ale co ciekawe, że pana dziadek był wytycznym, pana ojciec i pan. Tak. A dziadek, o ile pamiętam z artykułu z 70 lat z gazety, to był wytycznym już w 1905 roku. On tak, on był jeszcze flisakiem. Spławiali tratwy z gór do Gdańska na maszty drzewa. I sobie tak upodobał Starówkę, że tu się zatrzymał. Poznał babcię, w 1908 roku się pobrali w tym kościele. Dawniejsze to było Leszno, teraz Solidarności, który był przesuwany na rok. W końcówce lat 50., bodajże 59 rok, bo przejeżdżałem tam do pracy, to widziałem, jak to się wszystko dzieje. A mnie coś świergocze w 62 rok, może się mylę, nie? Nie. Sprawdzę to. W 60 roku odszedłem z Kutka, przekazali na wypowiedzenie płacy, co się równa wypowiedzeniu pracy. I później pan został wytycznym, a wcześniej pan był kępnym, dobrze pamiętam? Ja nie. Nie, pan nie był kępnym. To nie. Może powiedzmy ludziom, naszym widzom, kto to był kępny. No, kiedyś to było tak, że były nasadzenia wikliny. I trzeba było właśnie pilnować tego, żeby to nie było zdewastowane, zniszczone. To byli ludzie, którzy tym się zajmowali, sadzeniem tych sztobrów. Była tutaj na Żeraniu szkółka, która od wału szła aż do Modlińskiej.
gdzie były kwatery, były różne gotynki, wikliny. I przypominam sobie taką czerwone witki Kaspijka. I tam znajdowaliśmy na jesieni jeże pod liściami. Ale ja. Musimy jeszcze wspomnieć, że Kępni również z artykułu wyczytałem, że gasili też pożary, jak się coś zapaliło na przywałach. I też jeszcze pisał pana ojciec, znaczy no tak, w tej gazecie, że Kępni pilnowali przed złodziejami wikliny. Tak. Ilu zostało wytycznych? Czy jeszcze oprócz pana został jakiś wytyczny od Góry Kalwarii aż do Modlina? To, co według mojego rozeznania, to tylko oprócz mnie jeszcze jeden, no oczywiście młodszy ode mnie, Witek Obiegało. No, a ilu was w ogóle było na tym odcinku od Góry Kalwarii do Modlina? No musiałbym to wszystko zleić. Ale z 10? Więcej. Więcej. Więcej, od 10 było nas więcej. Taka tradycja była, żeśmy się spotykali przy świętach, no takich powiedzmy jak teraz Boże Narodzenie, na Śródzie Żerańskiej, tak? Na opłatku i jeszcze przed Wielkanocą na jajach. Dwa razy w roku? Tak. I wszyscy się zjeżdżali. Towarzystwo Wodniaków, wesołe towarzystwo też było. I tak miła atmosfera była. Nikt do nikogo nie miał pretensji, nie miał żalu. Nie by, tam o polityce to tam się nie mówiło. A o kobietach? No bardziej to było pożądane. A skoro jesteśmy przy kobietach? To panie no, Jerzycie, nic się nie dzieje na świecie. Muszą kobieto, puchu mar. Tak. Panie Jerzy, a skoro jesteśmy przy kobietach, to może przypomniałby pan widzom sprawę, zdarzenie z księdzem? Jeszcze się działo przed wojną. Dziadek rano już zjeżdżał do swojej bazy z łódką. No, zauważył z daleka, że ktoś wchodzi do wody. Nagle zniknął, była przykosa, wpadł, nie ma go. Więc dziadek go uratował, wylał z niego wodę, wypompował, po buzi go wytrzaskał, do przytomności go doprowadził. Więc za chwilę wychodzi w sutannie kleryk. Dziadek mój, to dlaczego ksiądz nie powiedział, że jest księdzem? To ja musiałem tu przeklinać i się denerwować. Za tydzień przyjechała jego rodzina tutaj, no i wynagrodzili dziadkowi za to. Bo on zaprosił dziadka, mówi, ja nie mogę przed rodziną tego ukryć. No a wtedy to było tak, że kilka wsi musiało się składać na to, żeby jeden mógł pójść do seminarium i zaliczyć te seminarium, bo to było czesne, trzeba było płacić. Bo on nie umiał pływać w ogóle. No padł jak kamień woda i żeby nie dziadek, to by popłynął do Gdańska i koniec. On po prostu chciał się umyć, a nie wiedział, że Wisła to jest niestety przykra rzeka. Na przykład po drugiej stronie Wisły, na Marymoncie, obszarnik Kwiatkowski miał 6 córek i jednego syna. Sportowiec niesamowity, maratończyk, co on nie przepływał, kanał La Manche, gdzie on nie był. I w niedzielę, w lipcu, gorąco, matka, synu, gdzie ty idziesz? Teraz będzie obiad. A idę do tego strumyka się przepłukać. I już nie wrócił. Wisłę nazwał strumyk, no porównaniu. Tu jest woda ciepła, u góry na dole zima, skór złapie. Nie ma mocy. Już to znam, nie. Znam temat, nie, bardzo nie, do sobie. Nie ma pływaka, nie ma mocnego. Tutaj sąsiedzi Józef Rejnus razem z swoim synem łapali ryby, sieć wypuścili na wodę i z prądem spływali. I z Bielą seria poszła. Ale to widocznie tak, żeby ich nie zabić, bo te kolesie odbijały wodę, gdzie oni obydwaj skoczyli za burtę, trzymali się, no i z prądem spłynęli. Daleko? Ale mi się wydaje, gdyby tamten chciał ich zabić, to by ich zabił się nastraszyć chciał. Tak. Jaja sobie robił z nudów. No oni, panowie, rządzili, co chcieli, to robili. Nikt im nie zabronił. I do dzisiaj są panami świata i Europy gospodarczej. W 1945 roku tutaj na Żeraniu i bardzo dużo Rosjan było. I, no to były nieprzebrane rezerwy ludzkie. Część poszła zdobywać Wrocław, Kołobrzeg, Berlin, ale więcej po drodze się zostawało. Obsadzali tutaj te tereny. No i potrzebowali żywności. Więc wypływali łódką na środek Wisły, rzucali miny płaskie, takie talerzowe, przeciwczołgowe. Szybko odpływali, a gejzery w górę głosili wszystkie ryby. Od najmniejszych do największych, bo mnóstwo potem na brzegu tych małych to leżało, woda wyrzucała. A te większe sumy to sobie brali i żywili się tym. A duże sumy? Ogromne sumy to były. Trzech chłopa jednego nie rosły. To na moich oczach niosło. Od tych min? Tak.
Taki łeb, jeszcze ogon się tam targał. I we trzech go nieśli? Trzech. To 100 kilo. No, albo i więcej jak 100 kilo. Ja ci się żeś. Bo są, w sumie tak rosną. Rosną do ponad 100 kilo. Tak, zgadza się. A Wisła była czysta, nie tak zatruta jak dzisiaj. A od nogi właśnie co były teraz, to się dużo zmieniło. Nie ma tych odnóg. No nie, nie. Nie ma. A w tych odnogach były różne, też ryby wchodziły. Tarły się. Moczarka kanadyjska, taka, no to dzisiaj ja tego nie widzę w Wiśle. Tam pijawki się wyciągało. Żaby, pijawki. Tak, żaby. Żab to było mnóstwo. Tutaj, gdzie ziemia była wybierana na wał, też była woda. No to tego skrzeku pewno było i żab. Rechotanie tutaj u mnie było słychać. I słoiki było słychać tak samo. I rano, i wieczorem. I widać było, jak Niemcy rzucają bomby na Starówkę, bo z Modlina samoloty leciały. Oh yes. Teren niezabudowany, i tylko pikowo. I do góry. Słychać bomby na Starówki? I takie kuleczki bomby na Starówkę leciały. A wybuch było słychać? Było, no cały czas. Jak się powstanie zaczęło, dzień i noc wybuchy były. Yes. Strzelanie na wybuchy. Czy to blisko? W sumie to tak. Fronta było słychać 100 kilometrów. 100 kilometrów jak burza by jakaś. No jak oni te kaciusze uruchomili, te wszystkie armaty, no to przecież to huk niesamowity był. Te odnogi to szerokie były? Metr, dwa, trzy szerokości? Nie, były i szersze. Były te duże pijawy końskie? Tak. Duże to pewnie zakładaliście je na sznury? Tak. I żaby też? Nie, żaby nie. Czyli rosówki? Rosówki i pijawki. No i jeszcze ojciec miał taki, no to od dziadka taki przepis, ser, robienie sera. Tuszyli to na słońcu, żeby to stwardniało, no i na haczyk. Jakie ryby zjadały te pijawki, rosówki? Najbardziej mi się utrwaliły węgorze. A ile tych sznurów było? Ojciec, powiedzmy, cztery sznury. No, ale na a każdym, na każdym ile stągiewek? Na każdym po 40, po 60 stągiewek. O rany, super. No. I tak co drugi haczyk patrzyć, węgorz jest. Na co drugim haczyku był węgorz? Tak. O rano, ja nie wiem, czy oni ławicami tak płynęły te węgorze. No bo to ryba wędrowna, więc jeżeli... No wędrowna, one szły w górę, tak? Jeżeli szła, to tak. Ryba wędrowna jest. Ale to węgorzyki czy węgorze to były? To... Węgorze. I to nie takie, jak są teraz w sprzedaży, bo teraz to ja bym to nazwał piskorze. Wobec o rano, węgorze. Półtora metra... Takie węgorze? Tak. Rany boskie. Teraz to są w sprzedaży... Powiedzmy tu poszło, to babeństwo. Ja ich nie rozkładam. A jakie ryby jeszcze zahaczały się na te sznury? Brzany, ślizę to były nazywane wtedy tak potocznie, to przez tych oni jako ślizę. A to brzany, tak. I to potrafi być 5 kilo, 7 kilo taka ryba. Takie brzany na tych... Takie były duże, tak. Taka złota łuska, pyszczek, malutkie wąsiki. Brzany spiczasty, tak. Ile tej ryby było? Było, brud. To przecież ta woda to rano to cała chodziła w spławach. Tutaj no, kilka rodzin żyło z łowienia ryb. Czasy przedwojenne, w czasie okupacji, powojenne. No ale potem z czasem to zanikało to wszystko. Jesiotrów pan nie pamięta już, co? Jesiotrów to właśnie złapał po wojnie Zygmunt Sawicki, ten, u którego byłem niedawno w październiku na pogrzebie. To on właśnie się pochwalił. Bo we dwóch łapali, że jesiotra złapał. Chwalił się, że to duża ryba jest. Ale łososie to były normalnie. Tu Szarliński to nawet zgubił jednego. Ja znalazłem takiego łososia. No i do pana Woźniaka. Mówię, panie Woźniak, no tego pszczelarza to się uczyłem. Pierwsze kroki pszczelarstwa stoją. Weź go sobie, mi on ma tyle łososi. Mówi, że jak on gubi po drodze, to... Widziałem kilku żołnierzy. Topielców na brzegu, sprzączka z orłem bez korony. Tych, którzy bronili mostu drewnianego, którego kryj zniosły. Oni nie mogli stanowiska opuścić, kostkami dynamitu rzucali, ale to nic nie dawało. I ojciec mój, a jeszcze dziadek to Niemca wyłowił, zatrzymał się na tamie. To miał nieprzyjemności też od Niemców, niemałe. I ojciec też no, jakiegoś prominenta wyłowił. Po wojnie? Tak. I został z domu zabrany do Pałacu Mostowskich na 2 tygodnie. Uła. I tam co parę minut, co 2 godziny lampa w oczy, żeby jak najwięcej o nim powiedzieć. A ojciec w ogóle tego człowieka nie znał. Bo zaraz po wojnie to taki młody Cendrowski poszedł się kąpać i się utopił. Teraz no, syn Kwiatkowskiego właśnie.
tak samo się utopił. Miał 6 córek, jednego syna. Także dużo, dużo było utonić. Na te szkło trzeba było wodę i piaskę wyczyścić, bo górna część czarna się stawała tego szkła. To nalać na tych knot, odpowiednio ustawić, zapalić, nie na bakienie to ustawić. A rano zebrać to wszystko. No to taka koronkowa robota była. No. Ale to minęło i potem odblaską folię wprowadzono. Ale były takie miejsca, gdzie nie można było postawić bakenu. Gdzie nie można? Gdzie nie można było postawić bakenu. Wtedy stawiali wesołego złamańca. A tak, tak. To szczególnie na tama, czyli materac zakłady na czubku tego materacu. Może ja pokażę. Od strony nurtu. Naszym widzom wesołego złamańca to jest pana Jerzego Szkic. Belzebub, jak kopał port i zimowisko, gdzie z tej ziemi potem usypano, robili kanał żerański żeglowny. I ten Belzebub był sprowadzony z Holandii. 24 kubły i każdy kubeł zabierał 400 kg. Woda razem z ziemią. I człowiek był postawiony z tyczką, że do każdego kubła wkładał tę tyczkę i szukał, czy czasami miny nie ma. Ale numer. Bo po wojnie różnie bywało tej broni. Dość sporo się nas zostawało w ziemi. A wieżyczkę pamiętasz? Nie, ale mówimy o wieżyczce obserwacyjnej też. Ale nie pamiętasz? Nie, już wieżyczki nie pamiętam. Była wieżyczka. Ja to latało się po tych schodach tam. Na tę wieżyczkę, tak. Kiedyś Wisła była żeglowna, nie taka martwa jak dzisiaj. I tam co 2 tygodnie wypływały 2 statki do Gdańska. To były dla ludzi w czasy. Tam pobyli trochę, wracali z powrotem. Fajnie. I zdziwieni, jak spojrzeli na most, że taki ruch jest szalony. Jak tu teraz przyjdzie w tym piekle żyć? Bo statek sobie płynął powoli, pach, na mieliznę. Drzewo jak na brzegu było, tak za 2 godziny też w tym miejscu stało. Tak, uspokaja wodę. Tak i no i teraz tak, Nowa Trzeba została odbudowana z piasku, z Wisły. Żwir tak samo był ręcznie koszami wydobywany z Wisły na odbudowę Warszawy. Gdzie zrzucali gruz warszawski? Żeby odgruzować Warszawę, był pociąg szerokotorowy i wagony. I poniżej Cytadeli Warszawskiej, Kępa Potocka, tam do Wisły był wrzucany gruz. Z wagonów, z pociągu wywalany. No i był dozorca, który to pilnował, żeby tam ich niepotrzebnie się nie kręcił. No a jak i taki nawet był, pamiętam go, garbaty człowiek, taki kaleka. No i przyjechali wieczorem dwóch cwaniaczków, bo tam jeszcze różne materiały były, nie tylko gruz, żeby rabować. No to oni go przepędzili. Myśleli, że on taki głupi jest, no ale on miał telefon, zadzwonił, milicja przyjechała, złapała ich. No i się skończyło rabowanie. A na jakim odcinku kilku kilometrów ten gruz był wywalany, tak? No to on był poniżej Cytadeli, do obecnie tutaj mosta Grota Robeckiego. To kawał drogi. I sporo w Wisłę wchodził ten gruz? Sporo odsunęli się, jakieś ja wiem. Czyli przewęzili korytarz? Pół kilometra to na pewno. Ora! Od Starego Wału. Od Starego Wału. To bardzo mocno przewęzili też Wisłę wtedy. Tak. Ale jakoś Wisła, że ona z drugiej strony zrobiła. Korytarz. Ale nie było innego wyjścia. Co z tym gruzem robić? To były ogromne masy tego gruzu. Jeśli pociąg nie powiem, że codziennie on ten pociąg przywoził, ale co jakiś czas i mnóstwo wagonów, to była ogromna masa. Ale pod tymi gruzami też i dużo ludzi było nieżywych, pewnie. Tak, jak ze szkoły nauczyciele zrobili nam na Starówkę wycieczkę, więc uliczki takie przejścia były wąskie, bo gruz, to na skrajach widziałem ludzkie czaszki leżały. Po prostu żywi ludzie udusili się gruzami, nie mogli się wydostać i udusili się. Dużo tak było. Bo ja pracowałem z takim jednym, pan Stefan Matusiak, i on mi opowiadał,
jak on biegali po tych gruzach i słyszeli jęki tych ludzi. I od gruzy wypuszczali, oszaleni ludzie wychodzili na świat, bo już myśleli, że już koniec z nimi. No straszna rzecz. To wojna wysoka. To jest straszna. To było okropne. Panie Jerzy, skoro jesteśmy przy wojnie, ja taką listę znalazłem w internecie ludzi wywiezionych do obozów koncentracyjnych, ale tu większość jest ludzi ze Świdrów. Ja bym może podał panu kilka nazwisk. I pan by zobaczył, czy kogoś pan z tych ludzi zna. Nawet dwóch żeraniaków jest na końcu. Jankowski Józef. No Jankowscy to mieszkali tutaj. Moja żona z domu Jankowska. Jankowscy to mieszkali tutaj. Ale proszę zauważyć, same polskie nazwiska tutaj są na ski. Kwiatowa, idzie mu dziadek i dalej jeszcze jakieś ze 150 metrów były dwa budynki. I tam Jankowski, on był konduktorem na autobusach. I piękną żonę miał i dwoje dzieci. Danusię córkę i Leszka syna. Pięknie, przepięknie śpiewali. Przejść koło ich domu to była wielka przyjemność. Jak oni, no tak jak operetkowi śpiewacy. A mieli takie piękne głosy. Dzisiaj ja nie spotykam się. No chyba, że gdzieś w teatrze, gdzieś tak, ale tak prywatnie, żeby kogoś takiego... No teraz to na Facebooka się siedzi. Jankowski. Mędrzycki. W Mędrzyckim to pracowałem, Waldkiem tu w instytucie, to, ale on już nie żyje. Mędrzycki Waldemar, a to Mędrzycki Maria. Mędrzycki to on był stawkówka ten. Nowak, Ślusarz, Dąbrówka, Rundiecki, Cieśla, no tak, były takie zawody. Kto tam dzisiaj Cieśla, to tak samo jak i Wytyczny. To już ginące zawody. Cieśla. Kiedyś taki dziadek był Cieślo. Mosty drewniane budował. Gdzie była robota, przecież on od razu tak tu nie osiadł. Jastrzewski albo Jardzewski Józef zginął w Auschwitz, miejsce urodzenia żerań w 25 roku. A drugi Ślepowroński Czesław. Ślusarz urodził się na żeraniu i najpierw był w Auschwitz, a potem w Buchenwaldzie. Ślepowroński. Piotruś, jeśli chodzi Ślusarz. O tego Ślepowrońskiego, to była taka sprawa, że proszę ciebie, do Tarkomińskiej Polpy, po tamtej stronie Modlińskiej, biegła linia napięcia chyba, nie wiem, 5000, 3 druty to były. I on, idąc do Zadrożnego, po burzy zobaczył, że drut leży, wiesz, zerwany. Dotknął prąd go za górę. To była głośna sprawa, to nasza. To były czasy powojenne. To ciekawe, czy to jest ten sam człowiek, czy on z Buchenwaldu wrócił. Bo tu nic nie napisane, wiesz, czy on zmarł, czy nie. Imienia jego to nie pamiętam, ale coś takiego było. Może rodzina, albo to ten sam człowiek. To wszystko ginie, panie Jerzy, ginie. I właśnie dzięki takim ludziom jak pan, to coś możemy przypomnieć sobie o tej Wiśle. W ogóle istnieją dzikie pszczoły, które mają gdzieś w dziuplach jakieś swoje... No mieszkania, czy już raczej to jest rzadkość. To już jest. I Piotruś, to jest teraz prawie niemożliwe. Ze względu tego, że do Polski dotarła Waroza. Waroa destruktor, tak się nazywa. I ona w trzecim roku wykończy najlepszą, najsilniejszą rodzinę. I także przyszłość takich pszczół samotnych, to skazano nas bez pomocy pszczelarza. W 80-tych latach to przyszło Indonezja, tam Sri Lanka, obecnie Ceylon. Czy kiedyś, nie, obecnie chyba Ceylon, kiedyś. Kiedyś Sri Lanka. Przez Ukrainę ta zaraza szła 7 lat. I myśmy wiedzieli o tym, meldowali nam. No i przyszła do Polski, nie tylko cała na Europę i Stanach Zjednoczonych też jest. No i walczymy z tym. Jak ze szkół nas, proszę ciebie, zapraszano na zbiór stonki, tu tereny nawiśniańskie. I kto znajdzie stonkę, dostaje nagrody na tamte pieniądze 500 zł. Nie znaleźliśmy, gromada nas poszła, ale ja w późniejszym czasie, wędrując pszczołami, to widziałem badylki tylko i te larwy czerwone. I było. I zwalili to wszystko na Amerykanów, tak, komuniści. Że to Amerykanie nam, na to guzik, prawda. Żadne Amerykanie. Skoro jesteśmy przy polityce trochę, pamięta pan dzień, w którym umarł Stalin? Więc było tak, że ja idę tutaj moją ulicą Portową, idę do domu i idzie taka starsza pani sąsiadka, no nie będę wymieniał nazwiska, ale Helena miała na imię i taka zapłakana. Więc ja się pytam, proszę pani, dlaczego pani tak płacze? Tak,
kochany staruszek nasz już starym umarł. Jak teraz my bez niego, sieroty, będziemy żyć? Nie wiedziała, że to jeden z największych morderców świata. Tyle milionów ludzi wykończył. Około 60. To Stalin zmarł w 53 roku? W 56 Bolesław Bierut. Też w marcu zmarł. No, wykończyli go. I nas. A tam wtedy nie tak, tylko Bieruta. Pojechał do Związku Radzieckiego i go przywieźli. W Turmience, ale tak. To ten, nie tylko jego wtedy wykończyli, kilka osób wtedy wykończyli. Ruska Częstochowa. Tak. Więc jak ze wschodu na zachód leciał tor, jechał pociąg, to te wagony turlu, 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 turlu. No, ale z powrotem 60 wagonów, ciągło dwie lokomotywy parowe, cuf, cuf, 60 załadowanych. Całe fabryki wywozili, nawet pale numerowali, wszystko od Niemców wozili. A to oni nawet i bruk wywozili, tak nazywali się... Z Ukrainy, tak. Ale od nas też, z Warszawy, wszystko. Trofiejniacy oni się nazywali. Tak. Ale wie pan, że ta dzicz, to w białych rękawiczkach mieli takich specjalistów, obrazy i tak dalej, to nie to, że rwali i palili, tak jak ta dzicz w moim domu. No, tu taka mała przychodzi, dziewczynka do mnie. I ona, proszę pana, co przy tobie teraz robią? Śpią. Zadała takie pytanie. Zimowlad pszczół. Więc tak. Dwutlenek węgla, symbol chemiczny CO2. 0,3% w atmosferze. Co miało te kawy? Tyle jest tego. 0,3%. 4,5% w kłębie zimowym. Patrz jaka różnica, co? Tlen 17-18%. Tyle mamy tego tlenu. Tlen. A tu dwutlenek węgla to była to za tlen. Mamy tlenu 17-18% tlenu. Tak zachowana równowaga gazowa powoduje zwolnienie procesów życiowych u pszczół. Oddech pszczół jest bardzo wolny, a zużycie pokarmu jest niewielkie. Taki stan pozwala rodzinie pszczelej przetrwać najtrudniejszy okres zimowy. Więc ten dwutlenek węgla jest potrzebny, nie? Oczywiście, nie ma... No, panie Jerzy, może pan się ze mną nie zgodzi. Dlaczego nie? Ale, bo pan jeszcze nie wie, bo według mnie wszystko na świecie jest potrzebne. Pszczoła to jest bezapelacyjnie, czy mrówka, tak? Natomiast uważam, że kleszcz, czy różne pasożyty też są naturze potrzebne. Natomiast uważam, że człowiek naturze jest zbędny, niepotrzebny. Dlatego mówię, może się pan ze mną nie zgodzi. Największy szkodnik i jedyny szkodnik na świecie to Ziemia ma 4,5 miliarda lat, nawet ponad. I proszę zobaczyć, że cały czas ta Ziemia, zlodowacenia, ruchy górotwórcze, różne rzeczy, wybuchy, cały czas ta Ziemia jakoś żyje, tak? Tak. I pięknie wyglądała jeszcze 100 lat temu. No, nie tak pięknie jak 500 lat temu czy 1000, ale pięknie wygląda. Lepiej jak teraz. I proszę zobaczyć, co przez te 100 lat zrobiono. Na Mount Everestie są mikro części plastikowe, nanoplastik. I również w Rowie Mariańskim. To są... 8800 ileś tam... 42 ileś. 80% ich działalności to oni oddają społeczeństwu, czyli nam wszystkim. A tylko 20% mają właśnie, z czego pszczelarz też chce polizać, nie? No i uznałem, że tyle wiadomości, ile ja już mam, to mi wystarczy to. I się wycofałem, bo należałem do Związku Polskiego Związku Pszczelarskiego, koło dzielnicy w Żoliborzu. Tam kończyłem kursa. Mam wielu przyjaciół, chodzę na pogrzeby pszczelarzy. Staram się zabrać głos nad mogiłą takiego pszczelarza, że to nie jest taki sobie zwykły człowiek, bo on hodował pszczoły. No, jego pszczoły świadczyły usługi społeczeństwu. Ja zauważyłem, że tylu z pszczelarzy, co spotkałem, to są wszyscy bardzo dobrymi ludźmi. I kiedyś przed wojną pszczelarze byli zwolnieni w sądzie od przysięgi. Jako świadkowie sądzeni. Ale... Skoro on hoduje pszczoły, to jest uczciwy człowiek. Ale... Musi przysięgać. No ale po wojnie. Nie, wszystko się zmieniło. Wszystko się do dzisiaj to... Ale przed wojną to pszczelarz to był ktoś ważny. Czasy powojenne dużo było plaż, gdzie ludzie przychodzili na Wisłę. Teraz tego nie ma. No na płycizna się kąpali. No i tak się zdarzyło, że kiedyś ja z kolegą łódeczko sobie na wiosełka płyniemy. No i taka starsza pani, o łódka, łódka. I tak szybciutko do nas, woda coraz głębsza, majteczki zmyła na dół, a z tyłu córka zięci, mamusiu, co ty robisz? I dała jej naciągać z powrotem.
to a ona, dono trzeci ubrania. No to a ona nie zauważyła. Nawet nie trzeba, bo to ona fale to robiła, ta woda się nie umie. Tak chciała się do tej łódki naszej dostać koniecznie. No i fajne zdarzenia. Super. Nie zapomnę tego. Super zdarzenia. No ja wtedy chłopak na ile to miałem 20 parę lat. To taka sensacja troszeczkę. Ej, ta druga strona, tam od strony Mariemontu, no tutaj dalej to już nie, bo już tamten brzeg wykładany był, wiesz, kamieniami. Miętusy tam, te miętusy były. I chodził dziadek poproszony i przyszedł do mojego dziadka. A dziadka wnuczka miała bielmo na oczach. Yes. I on tak się spojrzał, mówi, no co ty, mówi, tak znosisz to, patrzysz na tego dzieciaka i doradził, sadło z miętusa na oścień, na słońce, na piwniczko, przy lodówek nie było, tylko wejście do piwnicy i tłuszcz skapywał. I wyleczyli dzieciaka tym. Ale no. I bielmo znikło, piękna dziewczyna się zrobiła. Blondynka, niebieska oczy, piękna dziewczyna. A dzisiaj reklamy w telewizji, kup to, kup tamto, prawda? Nie, naturalnie ludzie wtedy się więcej leczyli. Na przykład ojciec miał sobą drobę. Jak co dnia mógł grochówki, kapuśniaku, jakieś takie. No to ciężkie rzeczy. Mamo od razu tutaj. No i babcia mu doradziła tak. Edziu, no i te pola tam przed wami, czy to nie było zabudowane. Jak tam wracasz, dziurawiec rośnie. I ojciec 10 lat pił, matka zawsze w brzegu kuchni garszek pół litrowej czekał na ojca. Mm-hmm. I jak ojciec się wyniósł stąd do Raszyna, na górze pełno tu na gazetach, tylko dziurawca leżało. I ja mówię, tato, ja tam porządki robię na górze, ten dziurawiec to skorzystać. No a po co mnie to? Ja teraz kamienie mogę jeść, ja bym trochę wyleczyłem. Masz kury? Skrusz to mówi do kartofli kurą. Ty wiesz jakie jajka nosi? Żółtka taka. Proszę, no, żółte były. A jadły to kury? Tak. Spożywają. Małe pod włokiem, po to żeby się ciepło wyczuło. Jak jest minus 40, to część nie przeżywa tych pszczółek. Przeżyje. Jest. A te na wierzchu co są, to one nie zamarzną? Zrobili doświadczenia, pierwsze lata 50. w laboratorium. No dobrze podkarmione pszczoły. Pokarmuje za roku do lodówki na pół roku 35 stopni mrozu. Przeżyli. Jezus Maria. Ale zdrowe przyjmościowić. Pan Jerzy uczy dzieci w szkole, w szkołach pszczelarstwa. Dobrze mówię, panie Jerzy? Tak. Masz mój artykuł. Podziękowanie dla pana Jerzego. Przekażcie wiedzę innym. Panie Jerzy, zapytam jeszcze, czy pan pamięta na przykład minogi w naszej rzece? Nie, tego jeszcze z tym nie spotkałem, ale no starsi ode mnie, Kafe pod minogą był taki film. A super film, jeden z najlepszych polskich filmów, komedii w ogóle. I to jak ktoś chciał setkę wódki wypić, to prosił tę minogę, ale to już po wojnie to nie spotkałem się z tym. Tylko z opowieści wiem, że coś takiego było, że to było coś wspaniałego. To ja panu powiem, że encyklopedia z XIX wieku, z 1800 któregoś tam roku, nie pamiętam teraz którego, wymienia 50 gatunków minogów w Wiśle. Wyginęły. Ja się z tym już nie spotkałem. Przykre bardzo. Raki nieraz do obieraszki weszły, to tak, ale... Te polskie raki, nie amerykańskie, a polskie. Boże. Ale ojciec ich wypuszczał. Naszym widzom, wędkarzom, a przede wszystkim pszczelarzom i wszystkim, którzy kochają przyrodę, wszystkiego najlepszego z okazji świąt. No i trzymajcie się. Rzecz żegna was pan pszczelarz Jerzy. Jerzy, tak. Mistrz pszczelarski Jerzy. I Piotr Kozłowski. Dziękujemy.